Londyn, godzina 23:50, na 10 minut przed akcją, którą przygotowywaliśmy od kilku tygodni wraz z Piotrem i z Łukaszem, polegającej na tym, żeby sprawdzić ten teren niedostępny w żaden sposób dla mudlarków i pod osłoną nocy, tak aby nie wzbudzać podejrzeń służb, szybko desantowaliśmy się na ten obszar w celu przeszukania go. Szukaliśmy tam dobre półtorej godziny, nie znaleźliśmy nic, dosłownie nic, same śmieci, ale i tak najlepsze, co się okazało, okazało się pod sam koniec. Sprawdzaliśmy to miejsce odnośnie dostępności kilka razy. Jedna, popatrz, jedna, druga, nasza trzecia. Ej, ej, byliśmy tu, prawda? Witam serdecznie z tej strony, moi drodzy, wraz z tymi wszystkimi gołębiami, które widzicie i które są również po mojej lewej stronie, będziemy dzisiaj poszukiwali na Tamizie. Znajduje się między Chelsea Bridge a między mostem kolejowym i tu jest miejsce mniej więcej oddalone jakieś 400-500 metrów od tego miejsca, gdzie w poprzednim odcinku udało znaleźć się tą anglosaską monetę. Także miejmy nadzieję, że to miejsce będzie równie bogate. No i co? Sprawdźmy, co się tu czai. Okej, jestem na dole. Tak to wygląda z tej perspektywy. Wyciągamy sprzęt i łazimy. Detektor, którym będę szukał, to oczywiście pan Rutus. Tylko że jest jedna zmiana względem poprzednich szukań. Mam dwie sztyce i dwie sondy. Wykorzystamy najpierw tą. Pamiętajcie, że moim głównym celem jest skreślenie wszystkich tych przedmiotów z listy, także działajmy. Taka dziurka i pierwszy przedmiot to jest coś takiego. Nie mam pojęcia, ale jest ładnie zdobione. Tu jest jakiś krzyż. Jak się to wyczyści, będzie więcej widać, ale jest przypuszczenie, że jest to srebrne. Jest takie niebieskawe, takie jakie powinno być. Piękne zdobienia. No może być fest stare. Ciekawy jestem, co to jest. Teraz coś takiego, tylko że to jest tak jakby z folijka z czegoś, ale z czegoś starszego. Z tamtej dziurki kolejny dziwny jakiś taki przedmiot. Jakaś laska i dwie podkowy. I kij wie, czy to nie jest srebrne. Guzik son jakiś ładny. Taki o, ale z tej strony lipa. Mam chyba pierwszą monetę dzisiaj, która nie wyszła z tej dziury, ale tutaj się... O, to jest jakiś guzik jednak. Jakiś stary guzik, jakiś kurde, z jakiegoś munduru. Z jakiegoś majtka. Teraz jakiś dziecięcy pierścioneczek mały wleciał. Taka pipidówka mała. Teraz mi wyszedł kawałek starej kłódki. Mosiężna była z zewnątrz, a w środku była żelazna i się posypała. Odsłania się jakaś wysepka. A ja mam tutaj teraz monetę z szóstką. Ale to raczej moneta nie jest, to będzie jakiś token. Tylko trzeba go będzie wyczyścić. Teraz nic nie widzę. Nie marnuję czasu. Ale jazda, jestem na wyspie. Trzeba teraz monitorować, żeby się nie zaskoczyć. Tu jest jakiś kawał chyba jakiejś kotwicy. Przystawię się tam kamień i będę go obserwował, czy się zanurza. Kamień się chyba nie zanurza i warto tu było przyjść. Coś takiego wpadło. Ciekawe, co to jest. Thank you.
Wyspa już niestety znika. I patrzcie, takie coś znalazłem. Kolor. Ale co to jest? Kiwie. Jakaś tarcza tutaj jest, legenda. Niesamowicie cienka. I wszystko wygląda na to, że to jest farting. Z panią na wózku. Piękną. Tylko, że te monety nie powi... A nie, to jest z tym, z ptaszkiem. Teraz się wszystko zgadza. To jest tam 55 rok, jakoś tak. To nie jest stare. Guzikowy dzień normalnie. Genera albo gen... Cenera. Guzior. Pani baba na wózku. 1927 rok. Ale w pięknym stanie, Georgius. Tutaj leżał, proszę was, kolejny pierścionek. Takie serduszko, powyginane na maksa. Ktoś tutaj... Jakiś ten mi łaził po łapach. Widzieliście go, nie? Hama. I gdzie to teraz jest? Tu jest pestka z dyni. Muszę poszukać detektorem, ale widzieliście już. To jest dopiero ciekawe. Jakby spód od urny. I tutaj jest Phyllis Hartwell. Hartnell, jakoś tak. Ciekawe. Stateczka też dawno nie była, także jest peniacz. Ale zachowany stan agon. Tam 50 lata, 40. No to posłuchajcie pracy detektora. I mamy tu coś. No niestety to jest folia. Jakieś dziadostwo, ale tak to tu wygląda. Syp niesamowity. Jeszcze jeden sygnał na mierze, żebyście mieli obraz tego. Tutaj. Przymaskowało go już. Nie, głębiej jest. Dobra, wykopano. Zobaczmy teraz, gdzie pikty. Jest kaś tutaj. Albo głębiej. Mamy gwoździ, jakiegoś guzika fajnego. Zaraz go wyczyszczę i wam go pokażę. Ale jest chyba taki sam, jak już znalazłem. Tak mi się wydaje. Kurde, nie widać go. Jakiś tam napis jest. Ocalak. Widać go? Widać go? Gołym okiem go widać. Z tej strony ledwo co, ale tutaj widać. Jeszcze wysuszę tą monetę, wam ją pokażę. Pod odpowiednim kątem widać go jak nic, nawet jak jest wysuszony. Także mamy Rzymka. Mamy Rzymka, coś pięknego. Jakąś dzidę trzyma. To jest żołnierz chyba z jakąś dzidą. Z tej strony, no tego cesarza, no widać mu tutaj te wiecie, takie No, oj, się rozjechała kamera. Ale jest Rzymek, no kurde. Rzymianin. I to jeszcze w tak klimatycznym miejscu, no. Chelsea Wharf. Tutaj taki stary warning. Już jest nawet napisane, że się to rozwala, zresztą widać. Tam są jakieś w ogóle twory chyba mudlarkowe. Czemu tam nie podlazłem w ogóle? Aha, czemu ja tam nie podlazłem? Bo mogłem podejść, jak było niższy stan wody. Dzisiaj jest bardzo mocny odpływ. A nie podlazłem tam, gdyż, gdyż tu jest jakiś kanał. Teoretycznie można by było tam przejść. Ale to nie są twory mudlarkowe, to jest po prostu jakieś dziadostwo. No.
I Romaniny, Romaniny tu wyłażą. Trzeba się tu pokręcić jeszcze, trochę czasu mam. Nie, nie boję się. Nie, nie boję się. No może trochę. Ale żem się wdupił, głupi jestem. Teraz znalazłem takie miejsce, gdzie jest dość mocna puczka i wypatrzyłem trzeci pierścionek dzisiaj. Miedziany zwykły, taki dziadowski, poszerzany jakiś. Ale jest, trzy pierścionki, a nie mać żadnego. To jest coś. Ewidentnie chochla z huty. Wiecie, tutaj topiło się urobek albo brało się z tego i się lało do formy, ale raczej się w tym topiło. Leżał sobie taki stoper do butelki, a tu jakiś taki śmieszny łańcuch. Takiego łańcucha jeszcze nie widziałem, z takim jakimś sadomasą mi się kojarzy. Tak mniej więcej wyglądały te dwa wypady. Z Vauxhallu nie nagrywałem, znaleźli ze względu na to, że było bardzo ciemno, a materiał się strasznie przejaskrawia i praktycznie nic nie widać. I teraz wam wiszę podsumowanie, także zapraszam. Tak wyglądają te wszystkie rzeczy i słuchajcie, zrobię wam taki krótki przelot po tym wszystkim, bo pokazuję wam konkretniejsze jakieś znaleziska, znaczy konkretniejsze. Są tu plomby, są tu przeróżne dziwne rzeczy, o takim czymś to w ogóle nawet nie miałem świadomości, co to jest. Grove Works, Walter coś tam, ciekawe od czego to jest. A to jest pasta jakaś, Pełno ołowianych kulek. Tutaj są również znaleziska od Łukasza i Piotra, którzy mi wrzucili to do mojej torby. Na przykład to jest prawdopodobnie od Łukasza. I przyuważcie, że czekajcie, z tej strony, tak, z tej strony tutaj jest próba i to mają srebro znaleźli i mi to wrzucili. Pewnie nie mieli świadomości. Jakieś wszelkiego rodzaju guziki, monety, nie monety, Wiktorie, baby na wózku. To jest strzał od Łukasza i to jest z 96 roku, kawałek no właśnie czego. Ma to różne legendy, różne jakieś tam symbole, a tutaj się doczytałem, że to jest coś związanego z pogodą. Nie wiem, jakiś może fragment barometru czy czegoś, no tak to wygląda. Jakby fragment jakiejś, kurde, wiecie, całości, jakiegoś zegarka czy czegoś. No to co widać, guziki, część z tego widzieliście, to wszystko. I tutaj mamy najlepsze znaleziska, specjalnie wam je natłuściłem. Mamy trzy pierścionki, jeden, drugi, trzeci, wszystkie miedziane. Myślałem, że ten jest srebrny, ale niestety nie. Mamy ładną, złotawą babę na wózku, chociaż nie wiem, czemu ją tutaj włożyłem, bowiem ta jest na przykład ładniejsza, o wiele ładniejsza, farting. Piękny 1864, a niech se też tutaj będzie. Nie udało mi się tego zidentyfikować, nie widzę tam nic, nie umiem doczytać się, widzę tylko szóstkę. Z drugiej strony tutaj też coś widać, ale eskę, bardzo mało, ekstremalnie to zniszczone jest. No i Rzymek, zobaczcie jak go pięknie wygląda, jak się go natłuściło. 1700 lat przeleżał, czy tam 1800 lat przeleżał w tym mule. W zasadzie to był wrośnięty troszeczkę w kamienie. No i próbowałem go zidentyfikować. Wrzuciłem go nawet na forum, ale każdy pisze coś innego. Koniec końców już wam pokazuję, do czego on mi najbardziej pasuje. Wielkościowo i kształtem pasuje do monety 693 i to jest cesarz Diocletian. Trochę się tutaj zgadza. Postać jest praktycznie ta sama, może legenda gdzieś tam tutaj jest dość mocno zjedzona. Tutaj się mocno zgadza też. Bardzo mocno się zgadza twarz. Na takiej zasadzie plus te literki. Jeżeli chodzi o wielkość samej monety, no to jakby była cała, to by się chyba zgadzało. Co tu jest jeszcze ciekawe? Tutaj widać na tym, czekajcie, tutaj może tak będzie widać. Są te kropeczki takie, dokładnie tak jak tutaj na tym. Na tej monecie tego nie ma. Wstawiałem ją również na forum, ale w forum mi dwie osoby powiedziały dwie różne rzeczy.
Maniek mi powiedział co innego, każdy mówi co innego i trudno będzie koniec końców zidentyfikować tą monetę. Za mało szczegółów chyba. Jak dotrwałeś do tego momentu tego filmu, to naprawdę jesteś takim widzem strasznie zajawkowym, wytrwałym. Dziękuję ci serdecznie. Możesz zostawić jakiś komentarz. Te pierdółki całe to tam pozwala się rozwijać na tej platformie tu na YouTubie. Te algorytmy tam działają w taki sposób, że im więcej interakcji z wami, tym bardziej się ten film gdzieś tam poleca i tak dalej. No co, dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się. Cześć!